Cześć! W tym filmie zaprezentuję wielofunkcyjne urządzenie, którym bez problemu napompujecie oponę samochodu, piłkę, materac, oponę roweru. Awaryjnie uruchomicie samochód, naładujecie telefon, a także będzie Wam służyło jako latarka. Zapraszam do oglądania. Jest to urządzenie o nazwie Lokitor JA301. W jednej zgrabnej obudowie znajduje się sprężarka oraz powerbank z funkcją rozruchu silnika samochodu. Mamy także latarkę. Urządzenie jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu. Do rozrusznika dołączone są akcesoria, takie jak zaciski do awaryjnego uruchamiania samochodu, węże do pompowania opon samochodu, opon roweru, piłek, materacy i innych. Mamy tu także przewód do ładowania USB typu C. Na końcu wężyka do pompowania opon znajduje się końcówka do opon samochodowych i rowerowych. To jest końcówka do pompowania piłek. Krokodylki do podłączenia do zacisków akumulatora. Zaciski między sobą połączone są dodatkowym przewodem. Obudowa wykonana jest z plastiku z gumowymi dodatkami. Pojemność baterii to 74 Wh. Maksymalne ciśnienie, które może wytworzyć sprężarka, to 10 barów. Z lewej pod gumową zaślepką znajduje się złącze do podłączenia krokodylków, a po prawej dwa gniazda typu USB. Z boku znajduje się przyłącze sprężarki. Krótkie naciśnięcie przycisku ON-OFF włącza wyświetlacz. Mamy tu informację o stopniu naładowania, a także wyświetlane jest ciśnienie w jednostkach bar lub PSI. Przyciskami plus minus możemy ustawić żądaną wartość ciśnienia, po której osiągnięciu sprężarka wyłączy się. U góry znajduje się przycisk latarki. Światło latarki jest mocne. Są trzy rodzaje świecenia. Ciągłe, przerywane oraz SOS. Wtyczka od krokodylków jest tak skonstruowana, że nie można się pomylić. Jest tylko jedna pozycja włożenia jej do gniazda. Po włączeniu car startera na krokodylkach nie ma żadnego napięcia. Pojawi się ono dopiero wtedy, gdy będą podłączone do akumulatora. Gniazdo USB typu C służy do ładowania. Drugie normalne gniazdo USB służy do ładowania innych urządzeń. Jest to gniazdo typu Quick Charge.
Sprawdzimy teraz, co pojawi się na wyświetlaczu, gdy podłączymy ten akumulator. Na wyświetlaczu po podłączeniu akumulatora zamiast jednostek ciśnienia pojawia nam się napięcie tego akumulatora. Normalnie na końcach krokodylków po włączeniu urządzenia jest tylko minimalne napięcie sprawdzające. Jednak możemy wymusić pojawienie się napięcia na końcach poprzez dłuższe przytrzymanie żółtego przycisku. Możemy to wykorzystać do ładowania innego akumulatora lub na przykład do podłączenia innych urządzeń, które wymagają napięcia 12 V. Możemy podłączyć nawet przetwornicę. Pojemność 74 Wh pozwoliłaby nam w tym przypadku na korzystanie z powerbanku przez godzinę, gdy odbiór byłby o mocy 74 W. Oczywiście podłączenie tak dużego obciążenia jak tutaj wystarczy na pracę tego powerbanku tylko przez parę minut. Ale nie do tego on służy. Głównym jego zadaniem jest uruchomienie silnika samochodu, gdy akumulator jest rozładowany. Wystarczy podpiąć krokodylki do zacisków minus i plus, a następnie uruchomić stacyjkę. Silnik zostanie uruchomiony bez problemu. Na wyświetlaczu pokazywane jest aktualne napięcie. Drugą przydatną funkcją jest funkcja sprężarki. Bez żadnych dodatkowych przewodów napompujemy oponę samochodu w każdych warunkach. Ważne jest też to, że możemy ustawić docelową wartość ciśnienia, po osiągnięciu której sprężarka wyłączy się automatycznie. Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna wartość ciśnienia w jednostkach, które wybraliśmy. I po 2 minutach ciśnienie jednego bara zostało uzupełnione. Tyle samo czasu zajęłoby nam pompowanie opony samochodu na stacji benzynowej. Dołączone końcówki do różnych wentylów umożliwia nam też pompowanie opon roweru.
bez problemu na plaży, bez dostępu do prądu, napompujemy też materac. Minimalne ciśnienie, które możemy ustawić do automatycznego wyłączenia, to 0,8 bara. Przy pompowaniu tego typu rzeczy jak materace, koła do pływania i tym podobne, lepiej kontrolować to ręcznie. Uszło powietrze z piłki, nie ma problemu. Po chwili piłka napompowana. Urządzenie waży 1,7 kg. Car starter wraz z akcesoriami zapakowany w poręczną torbę nie zajmie dużo miejsca w samochodzie, a może być przydatny w nieoczekiwanej sytuacji. Pamiętać jedynie należy, aby go co 3 miesiące sprawdzić i ewentualnie podładować. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!